życzliwość, owoc Ducha Świętego. Już krótko. Życzliwość czym jest? Życzliwość w języku Biblii. Życzliwość chrześcijanina. Jakie to jest nastawienie? Nastawienie do kogoś. Encyklopedia Katolicka definiuje ten owoc w ten sposób. Jest to taka postawa charakteru. To jest człowieczeństwo. Postawa charakteru, która się cechuje empatią. Mówimy, ktoś jest życzliwy. Empatią i uczynnością. Oczywiście to się łączy, także ktoś jest taki delikatny, łagodny również, ale życzliwość ma taki bardziej też tutaj aspekt uczynność. Jest taki bardziej na człowieka otwarty. Ten owoc Ducha Świętego to nie tylko, że jest łagodność, prawda, ale to jest taka empatia i uczynność. Te dwie cechy charakteru, te dwie jakby takie strony tego owocu, owocu Ducha Świętego, owocu życzliwości. Życzliwość jako empatia, wczuwam się w serce tego człowieka, wczuwam się w niego i uczynność, coś dla niego zrobić. Uczynność, wyjście do tego człowieka, wyjście do, pomóż mi Duchu Święty w tym, owocuj tak we mnie, by wczuwać się w sytuacji innych, jak Samarytanin, który wzruszył się głęboko, wzruszył się, co się dzieje na drodze, Samarytanin i dobry uczynek, uczynność, życzliwość, to jest właśnie to, zgodnie z zasadami Ewangelii, empatia i uczynność, to są dwie cechy, dwie strony życzliwości. I u świętego Pawła też jest o tym mowa, o życzliwości wobec siebie nawzajem. W miłości braterskiej bądźcie życzliwi, mówi święty Paweł. Bądźcie życzliwi w miłości braterskiej. Rzymian 12:10. Piękny tekst. Życzliwość u świętego Pawła braterska. Życzliwość jako wyraz szacunku w miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. Życzliwi dla siebie. To jest coś takiego, nie tylko myślę o sobie, czyli przezwyciężasz egoizm. Przezwyciężasz egoizm, nie szukasz tylko swojej jakby korzyści, ale dobra tego człowieka. Nie szukasz własnego dobra, ale przez tą uczynność i empatię wychodzisz do drugiego, do bliźniego, do drugiego brata, siostry, by okazać mu swoją życzliwość, uczynność. To jest to. Mówi święty Paweł, 1 do Koryntian 10:24, by nie szukać tylko swojego dobra, ale dobra bliźniego. 1 Koryntian 10:24. Tu o to chodzi. O taką uczynność i wsparcie. Przypomina mi się Szymon z Cyreny, który niesie krzyż Jezusa. I wy też uczestniczycie w moim krzyżu, w krzyżu ewangelizacji, apostolatu. Szymon z Cyreny niesie krzyż. Uczynność. Uczynność, gotowość do świadczenia dobra, nieść dobro, jak uczy święty Paweł. Szukać dobra bliźniego. To jest to. Taka życzliwość, by się wspierać, by otwierać serce. Przecież Pan do tego nas wzywa, gdy mówi jedni, drugi brzemiona noście. Galatów 6:2. Jedni drugich,
Brzemiona noście sobie, krzyże noście, wspierajcie się jak Szymon z Cyreny. Galatów 6:2. Jedni drugich brzemiona noście. Życzliwość jako owoc Ducha Świętego. Życzliwość jako oddanie siebie bratu. By być dla innych, stałem się wszystkim dla wszystkich. Święty Paweł uczy nas takiej właśnie życzliwości. To jest podsumowanie. U świętego Pawła, 1 Koryntian 9:22. Stałem się wszystkim dla wszystkich. Tak jakby synteza życzliwości wobec braci. Stałem się wszystkim, czyli dałem wszystko. Wszystko dałem z siebie dla wszystkich. Pomyśl przez chwilę. Taka życzliwość buduje wspólnotę. Dać wszystko wszystkim, dla każdego. Taka miłość, taka życzliwość buduje wspólnotę. Zazdrość zawsze będzie niszczyć. A życzliwość, empatia i uczynność dla wspólnoty, dla braci, buduje wspólnotę, buduje innych. Więc nie ustawajmy w czynieniu dobra. Nie ustawajmy we wzajemnej życzliwości. Galatów 6:9. Bądźmy życzliwi, wsparci Duchem Świętym i empatyczni, czyli myślący, mnie mogło spotkać to samo. To jest empatia. Wczucie się w tego drugiego człowieka. Mnie mogło spotkać to samo albo jeszcze coś gorszego. Dlatego też empatia jako współodczuwanie, jako współczucie, by mieć gotowość do okazania dobrego czynu. Tytusa 3:1. To jest uczeń Jezusa, który ma taką uczynność życzliwą, że jest gotowy do każdego dobrego czynu. Gotowy do każdego dobrego czynu. Duchu Jezusa, proszę Cię przyjdź do mojego serca z darem życzliwości. Proszę Cię, Duchu Święty, wylej miłość, bym był zdolny do tego, być wszystkim dla wszystkich. Oddać wszystko, być wszystkim dla każdego, dla wszystkich bez wyjątku. Nie mogę tego uczynić o własnych siłach, bez Ciebie, bez łaski. Udziel mi pomocy, bym był gotowy do każdego dobrego czynu, bym miał empatię, wczuwał się i poprzez to wczucie się w sytuację człowieka reagował uczynnością, zależnie od tego, jaka będzie potrzeba. Duchu Jezusa, kształtuj tak nasze charaktery. Nasz sposób bycia, by owoce Twojej miłości rozlanej w nasze serca rozwijały się i by ten owoc wzrastał, by był obfity, smaczny, pożywny dla moich braci. Dla każdego, kogo spotkam.